A gdzie są wszyscy? O, tutaj są! Cześć! A właśnie, Forza Horizon 6 może wyjść już na PlayStation. Fajnie jest. Ej, no patrz, typy jeżdżą za mną, jakby był zlot, ale to są jakcyś randomowi gracze. Po prostu chcą razem pojeździć, ale nie wiem, czy to wy jesteście, czy nie. Nie, jeden tam pojechał. Ale to nie są jakby polskie nicknamy. Nie wiem, czy to wy jesteście. Chyba nie, to po prostu często jest tak, że jak gram w czwórkę i gdzieś sobie jadę po świecie, to ktoś się do mnie dołącza. Może po prostu tutaj sami entuzjaści zostali już. I jak ktoś widzi, że inny gracz się fajnie bawi, to się do niego dołącza. Nie wiem, ale fajna jest taka pogoda. Super wygląda ta grafika teraz, nie? Teraz tak jak przyzwyczailiśmy się do tej grafiki w Forza Horizon 5, jak się przeskoczy z powrotem do czwórki, to widać, że jest gorzej, ale jak żeśmy wbili z czwórki do piątki, to mieliśmy wrażenie, że piątka to jest nic innego jak skin na czwórkę. Nie, jakby to było jakieś DLC. A tutaj teraz widać to, teraz dopiero moim zdaniem widać. Może tak mało graczy jest w Fordzie, że myśmy opanowali teraz sesję. Nie wiem. Iho. Jaka jest szansa, że ktoś z was wbił do mnie tutaj do sesji w Forza Horizon 4? Czy duża, czy mała? No, ja nie mam teraz jakichś dużych zasięgów, nie? Popularność Forza Horizon serii spadła i mi zasięgi na YouTubie też spadły. Nie wiem, ile was jest teraz na streamie. Podejrzewam, że gdzieś tak koło 60, nie? Załóżmy. Małe prawdopodobieństwo, że to ktoś od nas jest. Po prostu może ktoś tam gdzieś mnie kiedyś oglądał i może poznaje mój nickname czy coś. Czekaj, ja się z nim będę ścigał. Robimy wyścigi. Let's go! O nie! Myślę, że to będzie dość miarodajny wyścig, dlatego że mam samochód offroadowy. A Alfa taka offroadowa nie jest. Uuu, ale fajny widok, patrz. Fajnie to wygląda. A to może jest Polak? Gdzie? Co on robi? Wysprzęgliło go. O, chyba wygram grube hajsy za pojedynek. Yes. Forza Horizon 3 ma już 8 lat. Lucek, to ja z tą Alfą. Okej, to siema. To bardzo dziwne, bo ja cię spotkałem jak tylko wbiłem do sesji. To może jest tak mało osób teraz w Forza Horizon 4, że jesteśmy w stanie się spotkać. O, ej, wylądowałeś kiedyś na tym moście? Ja, mi się chyba pierwszy raz zdarzyło. No i robimy zlot samochodów sedany albo coupe. Więc coś tam wybierzcie, ja teraz mam SUV-a, jadę do garażu się przebrać w coś innego. Ale starość w środku, podoba mi się. O kurde. Ty, on jest jakoś przerobiony na grubo. Forza Horizon 4 to były czasy, kiedy tuningowałem wszystkie samochody na pałę dosłownie. No prawie wszystkie. Nie wiem, czy mam nawet zrobione samochody pod konkretne klasy, jak mam w Forza Horizon 5, żeby się móc ścigać. To jakiś gruby tuning. Ej, możemy sobie zrobić te wyścigi zespołowe. Bo wiecie, jak tutaj działają te wyścigi zespołowe? Że normalnie jest PvP, tylko nie my kontra boty, tylko gracze kontra gracze. I wtedy gra automatycznie dzieli nas na dwa zespoły i się ścigamy ze sobą. O, to jest fajne. Robi się powoli wieczór. Jak ostatnio grałem w czwórkę, to był śnieg wszędzie. Teraz jest wszędzie zielono. Fajny klimat będzie na dzisiejszy zlot. Jest wiosna tutaj w Forzie.
widzę, że BM-y się pojawiły. Kurde, ale zajebisty klimat. Ale Felgi ziomek to zmień. Dobra, czekajcie, przyniosę herbatę, bo bez herbaty to się nie da. O, doczytują się. Ej, zobaczcie, ile samochodów ludzie wystawiają. Tutaj cały czas coś się dzieje, no. Portofino było w czwórce. Ja myślałem, że ono dopiero pojawiło się w piątce. Mam już rejestrację przygotowaną. Tutaj nie mieliśmy chyba pakietów jakichś dodatkowych, nie? O Boże, tylko paskudne takie rzeczy mamy do wyboru. Już mam gotowy samochód. Uuu, ale ciemno się zrobiło. Fajny klimat. Teraz, czy ta Audica ma manual... O nie, co ja zrobiłem? A, no to może być automat. A gdzie są wszyscy? O, tutaj są! Cześć! Jak to wygląda? Wow! I co wy na to? Jest BMW. Spokojnie, spokojnie. Patrzcie na to, jest Mustang. Dwa Mustangi są. Nie, jedno to jest chyba Shelby. Tutaj widzę, że jest Audica. Po, tak jak teraz patrzymy po prawej, po lewej stronie samochodu. I po lewej stronie Groszek jechał w Mercedesie SL65 bodajże. Wow, ale te światła, jak to fajnie wygląda. Co robimy? Ej, ja nie wiem co robić, a najchętniej bym się ustawił z wami i stał w miejscu. Tutaj możecie sobie zainstalować tą rejestrację, co ja mam. To jest nasza taka klubowa, bardzo ładna. Ja jej nie robiłem, ktoś ją tam zrobił. Robi się ranek powoli. Dobra, ja bym proponował pojechać sobie. Tutaj jest taka latarnia morska. I myśmy nigdy tam nie byli. Jakoś tak wyszło, że nie pojechaliśmy tam razem. Jedziemy? Wyznaczyłem checkpoint, powinniście go już mieć na swoich radarach, więc... Jedziemy tak, powoli, bez stresu. Uhu, ale ekipa! Fajnie by było, jakby był jakiś, że jakby ktoś był i latał tylko dronem i nagrywał to, nie? Dronem. Cały ten zlot. Muszę o czymś takim pomyśleć w przyszłości. To by było naprawdę fajnie. Jest Nissan R34 w ciekawym malowaniu. O! Wiem, że macie szybkie fury, ale starajcie się powoli jechać. Ale to robi robotę. I tutaj gdzieś w lewo skręcimy, nie? Za moment. Po M3, aha. Ja myślałem, że jest napisane polem, jak jedź polem. Dobra, dogoniłem czołówkę. Na rondzie, w lewo, odwrotnie niż u nas. Wielka Brytania w końcu. Zaraz obejrzę dokładnie wasze furki, coście dzisiaj wybrali. Dzisiaj tematyka to przypominam sedany i coupe. O, ale fajnie brzmi ta Audica. Ja widzę, że tu BMK aż się gotuje, żeby coś tam podriftować. Fajny taki czerwony kolor, podoba mi się, jest styl. Za chwilę jeszcze kogoś dodam, bo jest jeszcze jeden slot, jak dojedziemy do tej latarni, ok? Co to za auto? Ciapek w chyba Shelby. I tutaj jest taka latarnia morska. Nie wiem, czy dobrze zaznaczyłem na mapie. Chyba to powinno być to. Cel grupy. I tam się jakoś spróbujemy wcisnąć. Nie wiem, czy nam się to uda. Wszyscy próbują zgodnie z przepisami w Forzie, nie? To jest ciężka sprawa. W Eurotraku jest ciężko, jak się robi jakiś zlot. A w Forzie to już w ogóle się nie jeździ tak.
Okej, okay, no i tu jest ta latarnia morska. Czy jest szansa, że my tu gdzieś się wciśniemy? O! Czy tam jest jakiś taki podwórek albo coś? Spróbujmy. Może trochę na plażę wyjadę? Słuchaj, quattro w końcu to powinno sobie poradzić. Chyba bez rozwalenia murka się nie obejdzie. Ale tutaj właśnie tak myślałem. Tu jakieś trawy są. Byliście tu kiedyś w ogóle? Ja jestem tutaj drugi raz tak naprawdę. Zawsze się mijało tą latarnię i... Chyba wiem dlaczego, tu po prostu nic nie ma. Tu nie ma miejsca. Co na tym trawniku? Tutaj? Dawaj na tym trawniku! To jest taka... jakby polanka. Starajcie się nie rozwalić murka, bo to jest... Jedyna rzecz, jaka zostanie taka w miarę okej. Muszę sobie auto naprawić. Jakie macie klaksony? Bo tutaj też można było chyba te dziwne klaksony zrobić, nie? Ja nawet nie wiem, co ja mam. Ja mam zwykły, okej. Czy pamiętam ten dziwny samochód tutaj? On, to nie był Opel czasem? Coś takiego dziwnego. Lotus, właśnie, to był ten Lotus. Lotus coś tam. Bardzo ciekawe auto. Dosyć unikalne też trzeba przyznać, nie? A czy niby wygląda tak standardowo? Jak jakieś auto z lat 90. załóżmy? Ale jednak, no nie do końca. Okej, okay, jedźmy od początku. Tutaj mamy M5, sedanie. I'm back! Jaka fajna rejestracja! Idealnie pasuje do klimatu teraz naszego zlotu, bo sobie powróciliśmy do Forza Horizon 4. Tutaj jest moja... Ach, zniszczona RS5. Trzeba przyznać, że ta RS5 tutaj w tej Forzie Horizon 4 może nie brzmi realistycznie, ale brzmi fajnie, nie? Tutaj mamy M3. W kompocie? Nie. Tak? Kurde, nie, no chyba nie. To jest normalna... Nie, w kompocie to by miała tą uciętą dupę, nie? Tutaj mamy Alfa Romeo. Patrz od razu na rejestrację. Comfix. Tutaj rejestracja po M3. Tutaj mamy nie wiem, co tu jest napisane. To był C63. Bardzo fajnie brzmi ten Mercedes w Forza Horizon 4, więc polecam przetestować. Ciekawy kostium masz, ziomek. Do testowania na testach zderzeniowych furek. Tutaj mamy R34 Briana. Też miałem wziąć ten samochód, bo mi kilka razy na aukcjach wyskakiwał. Finalnie kupiłem na aukcji samochód, a i tak wziąłem inny. Znaczy ten sam, tylko że inny. Nie dokładnie ten z aukcji. Tutaj mamy chyba Shelby GT500. Tak sobie wygląda. Też w końcu kupeta można brać, oczywiście. I tutaj mamy SL63. Tutaj była V12 pod maską, czy mi się wydawało? Jest emblemat fan V12. To jest bardzo ciekawe auto. Falgumę rejestracja. Tutaj mamy ciapek poszerzone, poszerzony RTR z wstawkami z przodu. Chodzi mi o te oświetlenie tutaj dodatkowe, nie? Na zderzaku. Fajnie wygląda. Ty, co tu jest z tarczami? Może nie doczytały się detale tego samochodu, ale koła wyglądają dziwnie. Wiesz, to wnętrze, nie? Hamulce i tak dalej. Dobra, no i idziemy do GTR-a BM-ki. U, coś mi się przycięło. Ojej, co to było? BMW GTR, M3 GTR. Charakterystyczny, wypuszczony do przodu zderzak. Jest klasa. 1P Club, super. I tutaj chyba mamy zwykłą. Tak, tutaj jest już zwykła M3, E46. Zwykła, niezwykła, to i tak jest sportowe auto, jakby nie patrzeć. Tylko nie tak hardkorowe jak GTR. To chyba jest GTR, nie? Bardzo unikalny samochód, mimo że... Zobaczcie, no... Podobne do siebie, niebieski i ten, załóżmy, piaskowy kolor. Oba samochody bardzo podobne do siebie, a ten jest... nie wiem... 20-krotnie... droższy od tego, albo i nawet więcej. Ze względu na to, że ten tak mało produkowany był. Ruszamy na wyścig, ścigniemy się. Myślę, że też powoli wyjeżdżamy, znaczy i będziemy jechać, tylko nie wiem, czy uda nam się wyjechać.
albo... A nie, jest tu trochę miejsca, okej. Dobra, i jedziemy. Let's go. W mieście będziemy śmigać, to będzie ciekawe. Muszę sobie te uszkodzenia wizualne wyłączyć. Zjadę gdzieś na pobocze i się wyłączę, bo nie podoba mi się ten zgnieciony tylny zderzak. No źle się to prezentuje. Tutaj jaki boczek poleciał. W sumie to jest strefa driftowa, więc wypadałoby coś tu polatać. Tutaj tak jakby ciaśniej jest, zauważyliście to? W piątce jak jedziemy sobie całą drogą, to mamy po bokach taką otwartą przestrzeń, nie? A tu jest tak ciasno, o tu jakieś skały są, tutaj jakiś płotek, jakieś drzewa, jakieś tamten. A w piątce jak jedziemy sobie, to mamy wszędzie otwartą przestrzeń praktycznie. No Meksyk w sumie, nie? No tak powinno być. Dobra, ja tutaj zjadę na bok, sobie te ustawienie zmienię. Dogońmy tam czołówkę. A już nie pamiętam, jak się tu odpalało te wyścigi drużynowe, czy... To można było w sobie w każdym evencie odpalić, czy trzeba było jakiś specjalny tryb? Zaraz ogarniemy, ale pojedziemy sobie jeszcze do miasta. Fajnie jest. Te budynki, nie? Tutaj tak... No w piątce też mamy miasto i też jest w tym mieście ciasno. No ciekawsze są te drogi moim zdaniem. Stawiam, że 9 czerwca będzie pokaz. Jakiś pierwszy zwiastun albo zapowiedź Forza Horizon 6. Stawiam, ale nie jestem do końca przekonany, bo spora część zespołu odeszła z tamten, wiesz, spora część ludzi odeszła od tego zespołu, który jest odpowiedzialny za tworzenie Forza Horizon serii. I oni tam mówili, że trzeba czekać gdzieś tak od 4 do 6 lat na produkcję nowej gry, więc no nie jestem tak do końca przekonany. Zobaczymy. Tak, wszystko nawet zapowiedziana nie jest, ale jest szansa, że zapowiedzą ją w 9 czerwca. Jest szansa, spore szanse są. Niektórzy nawet już likują, że faktycznie ta Forza się pojawi jako zapowiedź. Ale fajna ta rejestracja, bardzo mi się podoba. O, ja mam jakąś wysoką klasę tej audycji, bo nie startuję jako pierwszy. To jest wyścig pokazowy, tutaj w zależności od tego, kto jaką klasę ma, to startuje sobie pierwszy, drugi albo trzeci, nie? Jak ktoś ma przykokszony samochód, to startuje sobie na samym końcu, czyli musi odczekać przy starcie. Bardzo fajny tryb, taki sam jest w Forza Horizon 5. Co powiecie o tym deszczu? No widać, że te elementy graficzne są no trochę gorsze, nie? Ale nie zauważało się tego na początku, jak się przechodziło z czwórki do piątki. Po prostu miałeś takie, wow, fajnie to ta piątka wygląda. Ale jak się już tak przyzwyczailiśmy do tej piątkowej grafiki i wbiliśmy tutaj z powrotem, no to jest różnica. Widać te wszystkie takie niedociągnięcia, gorsze tekstury zwłaszcza, nie? Ślisko, włączyłem deszcz. No zobaczymy, teraz koksy będą tutaj cisnąć na prostych swoimi super szybkimi autami. Wszyscy mówią o tym Tokio i Japonii do Forza Horizon 6, nie? Ale o tym się już mówi od trójki Forza Horizon. Niekoniecznie musi być to, mówię wam. Aż do samej zapowiedzi nie będziemy wiedzieć na 100% co będzie. Microsoft i Xbox bardzo dbają o to, żeby ich sztandarowa gra
nie wyciekła nigdzie wcześniej. Są ogromne kary za wycieki. Wiesz, jeśli ktoś z pracowników by to zrobił. O, chyba przypadkowo dojadę jako pierwszy? Nie, BMW mnie wyprzedzi. Poszedł! Jest Aventador, ale czekaj! Aventador to nie jest... Nie, to jest kup na dworze, bo skończyliśmy teraz wyścig, ale nie wiem, czy będziemy dalej w konwoju. O kurcze, patrz, dołącza. Mam nadzieję, że wszystkich dołączy. I jesteśmy. Ej, 12 osób dołączyło po wyścigu. W piątce przeważnie zawsze, jak jedziemy jakiś wyścig, to coś się wykrzacza i nie da się razem grać i trzeba się zapraszać ponownie. Co najmniej ze 2-3 osoby wywali, nie? Gdzie magiczna herbatka? Cały czas mam. Jest wszystko na swoim miejscu. O, tu jest fajny parking. I zobaczcie taki widok. Nie chodzi mi o konkretnie moje auto, tylko o tablicę rejestracyjną w tym miejscu. O, i taki fajny widok. Działają serwery w Forza Horizon 3? Co ty gadasz? Nie no, chyba nie, wyłączali je. Musiałbym sprawdzić. Okej, co jeszcze możemy zrobić razem? Co możemy zrobić w czwórce, czego nie można zrobić w piątce? Gościu ma zrobionego kajmana z Most Wanted. Jak fajnie. Już nie pamiętam, jaki gościu z czarnej listy miał tego kajmana, ale któryś tam miał. Tutaj GTR, tu widzę, że Mercedes się pojawił, jest. O, jest GSX, Mitsubishi. Teraz do Need for Speed Unbound dodali Mitsubishi z Undergrounda jedynki, taką wersję. Jaram się tym autem bardzo. Dobra, ja jadę do celu. Barona, a to był Baron, okej. Okay. To jest ten Baron? Box del Baron? Czy jakiś inny Baron? Nie, to był inny Baron. Tamten to był Baran, a Boxdel to Boxdel. Oj, nie wiem, jak to pójdą te wyścigi. Tu niektórzy już przy dojeździe do celu mają problem utrzymać się na asfalcie. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Klasę robię otwartą, więc tam możecie sobie brać obojętnie, co wam się podoba. I nie robię tego pokazowego wyścigu, że będzie tam odliczanie, kto pierwszy, ten lepszy pojedzie. Bardzo mi się podoba aktualizacja do Unbounda. To jest kosmos, moim zdaniem. To jest najlepsza aktualizacja w ogóle do tej gry. Od tej, gdzie dodali policję w trybie multiplayerowym. Bo policja też bardzo dużo dała. Dużo fajniej jest z tą policją. Ale te wstawki undergroundowe i ze starszych Need for Speedów, no jak dla mnie to jest to. Brakowało mi czegoś takiego. I są duże, jest dużo tych takich samochodów do wyboru z tych starszych Need for Speedów. Strzał w dziesiątkę, moim zdaniem. Dużo jeszcze tej grze brakuje do tego, żeby to było faktycznie coś dobrego, nie? No i z mojego takiego YouTube'owego punktu widzenia, to gra jest słaba, bo ona tak słabo wygląda. Jak już ktoś zobaczy sobie, wiesz, taką Forzę, a potem u mnie na kanale zobaczy sobie Need for Speed'a, gdzie no te samochody zachowują się dziwacznie, nie? Tutaj to wygląda tak, jakbyśmy grali w jakiś symulator albo coś. A w Need for Speed'zie to tak te samochody latają jakoś na bok, nie? Zachowują się w taki mocno arcade'owy sposób. I ludzie się przyzwyczaili do takiej Forzy, już tak nie trawią tego Need for Speed'a chyba. A ja dalej mam sentyment do tamtej serii, lubię ten styl tuningowy, który tam jest, te wszystkie takie efekty, grafika jest fajna. Wiadomo, że to nie jest poziom Forzy, ale jakoś tak myślę, że jak więcej osób się przekona do Unbounda, gdzieś tam sobie kiedyś zagra, czy szarpie tą grę na promocji gdzieś tam, to będą naprawdę chwalić tą grę, bo ona lepiej się w nią gra, niż ona wygląda. A niestety na YouTubie, nawet jak tam odpalam sobie jakiś gameplay kogoś innego, nie, z Unbounda, jak coś tam robi, jakiś tuninguje samochód czy coś, no to kiepsko się to ogląda, niestety właśnie przez to, że
no ta jazda samochodem wygląda no słabo, co tu dużo mówić, nie? Forza to jednak Forza, no zobaczcie jak wygląda taki zlot w Forzie Horizon, która ma już 6 lat, prawda? Zupełnie inaczej. No i w Unboundzie chyba też nie bylibyśmy w stanie zrobić takiego zlotu na 12 osób nawet, tylko na 4. Nie no, mi się podoba bardzo Unbound. Ja się wkręciłem i dużo czasu tam spędzam. Lubię, fajnie mi się gra. Tylko trzeba zagrać. Trzeba się przyzwyczaić do tego sposobu jazdy, który jest dziwny. Dobra, odpalam Goliata. Patrzcie te góry w tle zaśnieżone. W Wielkiej Brytanii są w ogóle takie wysokie szczyty? Powinny być. Czy ja uderzyłem o owce? Czerwona drużyna, jestem w drużynie czerwonych. Dobra, jest klasa X, jest klasa S1, jest klasa S2. Podzieliło drużyny dziwnie w sumie trochę, bo niebieska drużyna ma samochody w wyższej klasie. No, będzie ciężko to wygrać. A nie, jest 5 na 5, bo wywaliło chyba dwóch. Dobra, jedziemy na poważnie, jedziemy na power. Wyścig drużynowy, który? Ja jestem czerwony, okej. O, to jest to. A, ktoś tu zapomniał, jak się jeździło. Ja Goliata to nie zapomnę już chyba nigdy. Za dużo się tym Reventonem tu ścigało. Jak mocno to hamuje! Tutaj muszę swojego przepuścić. A, nie udało się. Jest moja drużyna, czerwony. O nie, 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 nie. Ale mnie załatwił, kurde. Co mam teraz zrobić? Teraz trzeba się jakoś zresetować. Ale i tak chyba nie dogoniłbym tych koksów niebieskich. Bardzo fajne są te wyścigi drużynowe. Nie wiem dlaczego oni zrezygnowali z tego w Forzie Horizon 5. I proszę bardzo, co to pojechało? Nie wiem, ale coś szybkiego, kurde, jak robi te zakręty. Jakiś Koenigsegg chyba. Coś szybkiego. Ło! Jedź, jedź, ziomek, jedź, nie patrz na mnie. Jak poszedł. O, tutaj jest ta prosta, gdzie można było osiągać V-Maxa, nie? Goliat. Pamiętacie jeszcze Goliata? Pamiętam te zakręty, ale dopiero sobie przypominam to, kiedy jadę tutaj. Gdybym miał tak z pamięci odtworzyć wszystkie zakręty, na przykład zrobić tor w Forzie Horizon 5, taki sam, na przykład na tej wyspie, gdzie się tworzy różne rzeczy, to na pewno bym nie pamiętał każdego zakrętu, ale jak już jadę, to wszystko mi się przypomina. Wiem, że tutaj trzeba było mocniej zahamować, bo ten zakręt był niebezpieczny. Tak się wszystko przypomina podczas jazdy, gdzieś ta pamięć się odtwarza w trakcie grania, to jest bardzo ciekawe. A właśnie, Forza Horizon 6 może wyjść już na PlayStation. To by było bardzo ciekawe.
No nie każdy ma Xboxa, ale jakby by wyszło na PlayStation, to by było bardzo fajne dla nas. No bo ktoś by na przykład lubił grać sobie w Forza Horizon, ale też by chciał pograć w jakieś, nie wiem, Final Fantasy. Chociaż teraz chyba będą ci konsolowcy, inaczej, ci producenci konsol będą rezygnować z tych ekskluzywnych gier, ponoć słyszeliście o tym? I na przykład nowe gry Microsoftu mogą wychodzić na konsole od Sony. To będzie bardzo ciekawe. To będzie pierwszy raz w historii konsol, że zrezygnują z tych ekskluzywów całkowicie. Czy będzie jeszcze zlot? Tak, za chwilę po Goliacie ja wychodzę z tej, z tego konwoju. O kurde, ktoś ukończył już wyścig. Ja pierniczę. I zaczniemy sobie eliminatora razem. I to będzie działać na fajnej zasadzie, dlatego że nie będzie trzeba wbijać do konwoju, a dosłownie każdy z czata będzie miał możliwość, no, zagrać ze mną w eliminatorze. I to będzie tyle ciekawe, że zapełnimy chyba lobby w Forza Horizon 4 na eliminatorze, bo slotów jest bodajże 65 na eliminatorze, a normalnie jest tak 23 osoby, 25, to jest top, nie? Dobra, zasada jest taka, o 18:32 klikamy wyszukaj eliminator, ok? Jest 31, czekaj, mam tu jakiś dokładny zegarek. 18:31. Kurde, muszę sobie tu sekundnik zrobić na zegarku. Ale myślę, że to nie ma dużego znaczenia, powinno dużo osób wyszukać. Jesteście gotowi? 32, dobra, wyszukuję. Wyszukuję sesję eliminator. O nie, tu będzie stream snipping teraz. Tutaj chodź, Lucek, idziemy. Czy wiem, kiedy wychodzi Forza Horizon 6? Mam nadzieję, że w tym roku. Time for Eliminator. Yes, ja już widzę pierwszy drop. Ej, jedziemy, pierwszy eliminator. Ile jest osób? 34. O nie, ja się ścigam. Ja się ścigam. Jadę szukać graczy i będę się ścigać. No ciekawe, czy trafię na kogoś z was. Na razie nie robimy zlotu, na razie jest walka. O, jest tam Mini Cooper. Mini Cooper to... Z Mini Cooperem się nie będę ścigał taką furą. Za szybkie, ale może ktoś będzie chciał na niego zapalować. To wtedy go zaatakuję. Czekaj, oddalę sobie kamerę, o. Tu jest ktoś. Ktoś zbiera dropa, okej. Okay. Jak wygląda mapa? Tak. Dobrze, no to do ataku. Ty, ten Mini Cooper za mną jedzie. Czekaj, bo nie widzę, nie widzę. O, dobra, mam go. Który poziom? Który poziom masz? Drugi, ach, trochę kiepsko. O, czekaj, bo on może jeszcze wygrać. Cholera. No, może wygrać. Gdzie to będzie? Okej, okay, trochę dziwnie GPS prowadzi. Na pewno trzeba jechać na przełaj. O, drzewo! No ciekawe, czy spotkam kogoś z was, teraz jest duża szansa na to. Pamiętam, że tu był jakiś murek, którego nie można było przejechać. O nie, drzewo! O, shit! O, ale było blisko. Ja tak kiedyś nie skręcałem hardkorowo, tak szybko jak teraz potrafię. Pamiętam, że zawsze waliłem w te drzewa, jak grałem w eliminatora. O, shit. Dobra, pokonałem. To chyba nikt od nas. Ferrari. Może następny eliminator zrobimy sobie zlot, dobra? Teraz sobie tak, o. Spotkamy się na końcu meczu. O. Fajne to Ferrari. A ono nie było jakieś do dupy? Co z nim było nie tak? O, czekaj, ktoś tu jedzie. Dawaj, let's go. Let's go. Let's go. O, Mini Cooper uciekł ode mnie. No ale jechał tak, wiesz, na pewniaka. Pierwszy poziom. Co ja tu robię w ogóle? Ktoś się wyeliminował? To zaraz musimy zrobić zlot drużynowy. Jak będzie 13, tak 12 osób w jednym miejscu. Czekaj, ktoś mnie tu próbuje. Ktoś mnie tu próbuje podjechać. Pierwszy poziom to nie. Czekaj, to jest Miłosz jakiś. To jest ktoś ze zlotu. Czekaj. Ej, co?
No dobra. No to let's go. Ja nie chciałem z nim grać, on mnie zastrzelił teraz. O, okej, okay. Ej, tutaj jest ten, to miejsce do driftowania. Ja sobie robię hopę. I cyk. Ej, trafił mi się na początku, tam co to było? Audi RS6? Kozackie Audi mi się trafiło na początku. Po tym eliminatorze idziemy sobie zrobić eliminatora zlotowego. Dobra. Tu widzę, że ktoś się czai. Kto to jest? Kim ty żeś jest? Ale wyskoczył, okej, szósty poziom, to nie są żarty. A ja kojarzę tego gościa, to jest ziomek od nas. Ale szósty poziom to będzie ciężko. On chciał chyba zrobić zlot, bo nie tak. Wow, ale mi wyskoczył ktoś. Źle pojechałem, lepiej by było jechać tu asfaltem, wydaje mi się. Tu za chwilę będzie hopka przez wodę albo coś. Nie, jak to było tutaj? Tu chyba było zablokowane, trzeba jechać na drogę. O. Tak, to jest właśnie Wielka Brytania. Tu jest trochę inaczej. Okej, okay, weszło. No ale tutaj ciężko, no szósty kontra tam dziewiąty. Ja już będę miał dziesiąty poziom. Przyfarciłem wyjątkowo. Uuu, jaki dziwny dźwięk tego Mercedesa. Napęd na wszystkie koła? W GT... Co to było? GTR? GTS. No, to ciekawie zrobili. I dźwięk też taki, haha. Trochę taki przekopiowany z tej RS7, którą żeśmy na początku testowali, nie? No, te dźwięki tutaj w czwórce są przyjemne dla ucha, ale nie są dobrze odwzorowane. Są tak skopiowane z samochodu do samochodu, tak jakby. Widzę, ktoś tam się czai. Jedziemy! O, będzie ciężko. Tu mnie może porobić na offroadach, więc ostrożnie. Porobił mnie, wyprzedza. Ładnie. Ale nie poddaję się, jadę. Drzewa. Rozbij się. Ale ładnie pojechał. O się, dawaj Mercedes. Ej Mercedes, do celu prowadź. Jaki wyścig? Chyba przegrałem. Ty co? Pokonałem gościa. Ale weszło. Pokaż mapkę. Okej, tu jest jakiś gościu przykokszony. Ja sobie pojadę tu. O. Skumał, o co chodzi chyba. Ty, ale fajnie to weszło ten pojedynek. Dobrze pojechał tym offroadowcem, kompletnie się nie spodziewałem, że tak wyrwie. Czekaj. Coś się tam czai. Czy to jest ktoś z was? A co to tu jedzie? To nie jest byle jaki typek. O nie! On ma też dobrą furę, tak naprawdę Bugatti tutaj to nie jest dobre auto. Aż tak dobre. Jest szybkie, ale to też czasami jest przekleństwo, ta szybkość. Zwłaszcza jak się gra na kierce, oj tak. Pokaż mi gdzie to jest. Tutaj, okej, okay. Ja sobie pojadę w tą stronę. No i zobaczymy, no. Najwyżej zaraz zrobimy sobie zlot. Przez ciemny las, nie wiem gdzie ja jestem. 300 metrów. Czy dobrze zrobiłem, czy też nie, nie wiem. Prawie. Oj, gdzieś tutaj na tej górze się spotkamy.
Ej, czemu ta fura się nie zatrzymuje? Aż tutaj... W Forzie Horizon 4 chyba nie ma tego automatycznego hamulca czy coś. Bo w piątce się samochód tak zatrzymuje, a tutaj trzeba kliknąć, znaczy trzymać hamulec cały czas. Okej. RS2, Audi, proszę bardzo, tutaj już widzę chyba samych swoich. Już widzę, trzech jest w tym miejscu. Ej, co tu się... Traktora masz? Tak szybko? Przyjmij się, maneczko. Skąd ty tak szybko traktora wytrzasnąłeś? Czy ktoś się jeszcze pojawi? Na razie trzech graczy. Obok był, aha, tu miałeś farta. Zobaczmy, czy coś jeszcze na górze będzie. Albo poobserwujmy dropy z góry. O, widzę, że jeszcze kolejna osoba się pojawiła, dobrze. Co, jest coś? Widzicie coś? Pustka chyba. Chyba pustka jest. O, widzę jakiś przed nami. Ja już mam super auto, to nie muszę zmieniać. Czasami pod... u stóp góry są też fajne samochody do zgarnięcia. To znaczy dropy się pojawiają. Oj, oj. Bo coś widzę chyba po lewej stronie. No, coś jest. Zerknę. Co, masz dwa dropy? Okej, okay, tu jest Subaru 22B. Tam ziomek chyba jedzie Mini Cooperem. Proszę bardzo, zabieraj Aladdin sobie. I tu coś jeszcze jest. O, Ford Ranger T6. O nie! Wyzwałem kogoś przypadkowo. Zapomniałem, żeby tu nie klikać. Okej. Okay. Nie wyzwałem. Czekaj, co? Resetuj? Nie, nie. Nacisnąłem klakson przypadkowo. Zapomniałem, że się wyzywa na pojedynki od razu. To gdzie teraz? No to jedziemy dalej szukać jakichś dropów. Zbieramy wszystko z mapy. Widzę, że nas... O kurde. Nas jest tutaj więcej teraz. Ile nas tam jest? Raz, dwa, trzy, cztery i pięć widzę tam na mapie jeszcze. Jeszcze dwa Mini Coopery musimy zmienić na coś innego. Tak, wracamy do trybu Fortnite w Forza Horizon 4, no. Teraz robimy zlot i eliminację drużynową. Przeważnie to się kończyło na dwa sposoby. Albo ktoś wyzywał kogoś z naszej drużyny i go ścigaliśmy, po czym ktoś nas wszystkich załatwiał, bo mieliśmy za słabe samochody. Albo było nas za dużo. I wtedy na koniec sesji, na koniec meczu, no gra się zatrzymywała, bo było za dużo graczy, żeby odpalić ten ostateczny etap rozgrywki, nie? Ej, patrzcie, jak fajnie teraz wygląda pogoda i grafika. Spoko. Bardzo ładnie, trzeba przyznać. Nie mam je na sesji? O. Czyli nie wszystkich dołączyło w tym samym czasie, ciekawe. Czyli wygląda na to, że całkiem sporo jeszcze osób gra w eliminatora. A czemu tu nikt nie wziął Subaru z szóstego poziomu? Ej, patrzcie, za nami dropy się teraz pojawiły. Szósty poziom Subaru. Kto chce? Proszę bardzo. Siu. Okej, gdzie teraz? A jedźmy sobie może tak po obrzeżach. Ładna ta pogoda, kurde. O, jest kolejny drop, może coś dobrego będzie. Ja mam drugi poziom, wypadałoby, żebym też zmienił. Drugi poziom golf, to nie. Może sobie ktoś od nas jeszcze weźmie. A co jest ciekawe, skąd wy wiecie, żeby się między sobą nie ścigać? To musi być stresujące. Ej, bo ktoś chyba do nas dołącza, nie z tej strony, co trzeba. O, mam problem. Muszę go wygrać. Ty typek ciekawy ma takiego mindfucka teraz, nie? Bo zobaczył przy sobie kilku graczy naraz. Ej, nie dam rady go pokonać. Mam drugi poziom, koleś ma chyba z siódmy albo coś. Może być kiepsko, ale dam z siebie wszystko. O, niedobrze. 700 metrów. O, ale to chyba nikt od nas. To nie jest jakiś polski nick, nie?
tak, nie wyszło. Ale z lotu dany, spotkaliśmy się. No miałem za słabe auto, może jakbym miał tak z piątego poziomu, to bym go tam coś podgonił. A tak to ciężko. Zrobiliśmy zlot w starym stylu, zrobiliśmy sobie zlot przy latarni, zrobiliśmy zlot na eliminatorze i nawet coś tam eliminatora sobie pograłem. Bardzo fajnie się śmiga tutaj w Forzie Horizon 4. Myślę, że spoko sobie odświeżyć tą grę przed Forzą Horizon 6. Albo grać na przykład jednocześnie w czwórkę i piątkę na zmianę, bo jak widzicie, tu się nic za bardzo nie zmieniło. Dalej można sobie odpalić eliminatora. Podejrzewam, że jakbym teraz wbił na przygodę online i wybrał sobie wyścigi zespołowe. O, wyścigi zespołowe. Można sobie chyba nawet... Nie, tu nie można było wybierać klas, z tego co pamiętam. Tylko jest taki ogólny pokój. O, znaleziono sesję. 5 na 5 graczy zaakceptowało. Zobaczcie, jak szybko, nie? Prawdopodobnie wyścig jest teraz w trakcie, więc muszę poczekać, aż ktoś tam ukończy sobie zawody. Ale tak, no ja nie widzę, jeśli chodzi o to takie aspekty online, to gra się tak samo jak w piątkę. Jest dokładnie to samo, nie? No, można grać online, można... Jaki wielki spoiler, kurde. Nie ma żadnej różnicy, moim zdaniem. To jest ciekawe, no nie? Bo gry... No, piątka jest dużo młodsza. A jednak... Dalej tutaj serwery działają i można sobie cisnąć. Spoko opcja. Ja muszę jeszcze Forza Horizon 3 przetestować. Ty, czy do mnie dołączył ziomeczek? Spoko. Tak, Aladdin jest. O, fajnie. Za duży spoiler, ja nie widzę, co jest przed tym samochodem. Muszę na tej kamerze jeździć. No i teraz mogę sobie z Aladdinem śmigać na przykład, nie? I sobie pojedziemy zawody zespołowe. Bardzo fajnie. Także grajcie w czwórkę, nie porzucajcie jej jeszcze, bo jeszcze jest co tu robić i fajnie jest sobie powrócić.